tarcza, czyli taroskop na najbliższy tydzień. Kochani, wybieracie swój rozkład po kolorze klucza, różowy, zielony, złoty albo biały, albo po ulubionej oprawce tarota. Każdy, kto chce sesji prywatnej ode mnie, niech pamięta, że na początku każdej czołówki filmu macie namiary na moją stronę. Poprzez formularz kontaktowy warto napisać, zapytać: Ajla, jak tam z terminami u Ciebie? I zawsze się dogadamy. Tylko piszcie, nie dzwońcie, tylko piszcie. Kochani moi, jedziemy. Taroskop na najbliższy tydzień. Jakie tutaj dobre wibry, coś szczęśliwego, na co trzeba ewentualnie uważać, co to się będzie działo w tym przyszłym tygodniu. Rozkład numer 1, 2, 3, 4. Kody czasowe macie zawsze podpięte w komentarzach pod filmem. Dobra, jedziemy. Różowy klucz i tarot słowiańskich legend. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia, otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. 7 pucharów, kochani, marzycielsko, romantycznie. Fakt, że może Was trochę, jak to się mówi, roznosić na tak zwane łapanie 7 srok za ogon, czyli powiedziałabym, że więcej koncentracji byłoby wskazane w tym tygodniu. No niemniej jednak tu się pokazuje, że będzie to tydzień przepełniony dobrą energią, marzeniami, planami, takim sennym nawet rozleniwieniem, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o energię Waszego pieniądza, portfela, kont bankowych, lokat, świnek, skarbonek i czego tam jeszcze, dziesiątka pucharów mówi o tym, że po pierwsze dużo wsparcia od rodziny, nie wykluczamy prezentów, podarków jakichś tutaj, no w sensie materialnych, nieoczekiwanych, takie wsparcie od rodziny albo od tych, którzy są na prawach rodziny z Wami, od Waszych bliskich. Dodatkowo dziesiątka pucharów mówi również o tym, że być może Wy komuś będziecie chcieli zrobić piękny prezent i warto, bo pamiętajmy, że jakby energia dawania i brania zawsze jest tym, gdzie właśnie ile serca otwierasz, dając bez żadnych tutaj podtekstów komuś jakieś prezenty, tyle do Ciebie w energii zwrotnej wraca szczęścia, błogosławieństwa i dostatku poprzez wszechświat. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, tutaj wskazane byłoby wykazanie się pewnego rodzaju bezkompromisowością, pokazanie się z kompetentnej strony, z pewnego rodzaju mocnymi argumentami, być może nawet trzeba będzie, jak to się mówi, umocnić swoją pozycję poprzez wykazanie właśnie takiej niewzruszonej postawy wobec jakichś tam ewentualnych przeciwieństw w tym tygodniu, które na ścieżce zawodowej mogą być, ale poradzicie sobie z tym, energii ognia będzie w Was dużo i wskazane jest tak jakby mocne zatoczenie tak zwanych zdrowych granic wokół siebie, asertywność tutaj na ścieżce zawodowej albo szkoła czy uczelnia również tak jakby tego wymaga. Jeśli chodzi o sprawy uczuć, kochani moi, dla solistów, dla jedynaków, tydzień taki, który mówi: w spokoju, pogrążycie się we własne myśli, przemyślicie wiele rzeczy. Nie chcę powiedzieć, że zamkniecie się w sobie, ale niemniej jednak może to być taki tydzień, kiedy będziecie troszeczkę wycofani, tak jakby z kontaktów towarzyskich, ale faktycznie wymaga tego jakby energia, bo tak jakby mówi: przemyśl to, rozważ, czego Ty chcesz tutaj w tym życiu, określ się, wypisz na kartce, kogo szukasz. No, takie jakby medytacje, dywagacje w tym tygodniu, ale tydzień spokojny dla Was emocjonalnie i uczuciowo. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tutaj ósemka monet, która mówi, że no pewnie praca będzie w tym tygodniu Was pochłaniała, będziecie, jak to się mówi, każdy z Was w swoich zajęciach pewnie przeciążony, no co tu dużo powiedzieć, mogą być nadgodziny w pracy, niemniej jednak energia związku jest stabilna, piękna, taka, która mówi, że Wy wiecie, że życie to nie tylko, jak to się mówi, jednorożce i pawie pióra, ale również kiedy proza życia skrzeczy i trzeba popracować, to również możecie na sobie polegać. I tu jest pewnego rodzaju taka symbioza, tandem, spokój. Ale
mocno zaangażowany w pracę tydzień, będzie tam co robić, ma mało czasu na życie towarzyskie. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, tutaj karta Słońca, która nam mówi, wszystko gra i buczy w zdrowiu, jedynie jeśli jesteście na wakacjach, to uważajcie tam na Słońce, żeby, no właśnie, żeby nie posiedzieć za długo na plaży, nie przegiąć z tak zwanym opalaniem się, bo no, natomiast tak jak mówię, aura waszego biopole, waszego i wasza aura jest absolutnie w pełnej, jakby takiej szczytowej formie, wszystko gra i buczy. Teraz podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie to jest drużyna pierścienia, która wam podpowiada. Same wyskoczyły te aniołki, a takie są filuterne. Żyj własnym życiem. Zatem żyj własnym życiem i pozwól innym żyć własnym życiem. A diabełki dla tych z was, którzy uważają, że różki, widełki i kopytka to jest ich drużyna pierścienia, to tutaj macie taką podpowiedź. O kurczę, posłuchajcie, nie bójcie się odkrywać siebie i swoich unikalnych cech. To jest po prostu coś pięknego. Teraz dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia magiczną podkową. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Rozkład numer 2, zielony klucz i tarot gnomów. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. 8 denarów, ale tutaj ona jakby mocno napomyka, że warto by w tym tygodniu zwrócić uwagę na pewnego rodzaju charytatywne dary. Jak będziecie widzieli puszkę, która wam się nasuwa pod oczy na taką, a nie inną akcję charytatywną, powiedziałabym wrzucić ten przysłowiowy wdowi grosz, czy banknot, czy na ile tam macie ochotę, albowiem energia tygodnia wam jakby mówi, pomogę ci ewentualnie jeszcze jakieś tam drobne dłużki karmiczne pospłacać, ale otwórz swoje serce, bądź szczodry, bądź charytatywny. Dziel się swoją energią. Dodatkowo też energia, która mówi wam, nie bójcie się poprosić o pomoc. Będzie dużo pracy w tym tygodniu. Po prostu nie bójcie się w razie czego poprosić o pomoc. Jeśli chodzi o sprawy portfela waszego, skarbonek, lokat i tak dalej, no bez wątpienia tydzień, który mówi, że mogliście w poprzednich tygodniach nieco nadszarpnąć swój budżet, były zapewne różnego rodzaju wydatki i w tym momencie jakby warto by kreatywnie postarać się o to, żeby w tym tygodniu jakby trochę więcej pieniędzy zarobić, nadrobić jakieś ewentualne zaległości, ale tydzień podpowiada wam, że wam w tym pomoże dosłownie, także nie bójcie się swojej kreatywności, nie bójcie się tam, nie wiem, wystawić rzeczy z szafy na aukcję, albo wręcz wziąć nadgodziny, no milion różnych rzeczy, ale tak jakby, no, kreatywność wskazana. Przy czym rzeczywiście wasz portfel mówi o tym, żeby w tym tygodniu nie szaleć, wydawać na dobre przyjemności, a żeby nie szaleć, tylko tak jakby nadrobić zaległości, zakumulować pieniądze. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, tutaj ten giermek buław, on mi się podoba, jaki stoi, taki dziarski i butny, ta maczuga niczym maczuga Herkulesa. Posłuchajcie, jakieś nowe perspektywy, jakieś nowe plany, jakaś inspiracja, kreatywna iskra, chęć pokazania się w środowisku biznesowym, zawodowym, czy też no na w szkole, czy na uczelni. Ale to jest energia ognia, która was będzie wypełniała i nie bójcie się jak gdyby pokazywać tej swojej kreatywności, pokazywać, że wy potraficie, że wy możecie, nie bójcie się jak gdyby, no tak jakby przejawiać siebie wręcz po tej energii ognia. To się w tym tygodniu opłaci. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, kochani moi, może być tak, że będzie tyle rzeczy wokół was do załatwienia, że wręcz jakby poczujecie, że nie ma, no jest taka akcja w tym tygodniu, taki ruch, taka iskra, że nie ma czasu wręcz być może na życie towarzyskie, chociaż chciałoby się tego flirtu, no to w takim bądź razie wypośrodkujcie tą energię, bo tak jakby tu jest dużo ruchu, zamieszania, sprawy mogą tak jakby być jak na rollercoasterze, bardzo wiele się może dziać wokół waszego życia, pracy, tam rodzina może dzwonić, upominać się o swoje prawa i tak dalej, więc po prostu wiedzcie, że tu nie dajcie się zwariować i zadbajcie również o swoje życie towarzyskie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tutaj Lambda, czyli nasz kochany
karta wisielec, który sobie tu spokojnie dynda, tak jakby mówił, ja mam czas, ja poczekam. Innymi słowy, no trzeba będzie w parach zwrócić uwagę na to, że zapewne, no, jakaś tutaj ofiara od jednego i od drugiego, czyli od partnerki i od partnera wskazana, czy to będzie poświęcenie więcej czasu rodzinie, ale z taką zupełnie spokojną postawą zen, czy też jak gdyby popatrzenie na pewnego rodzaju rzeczy z dystansu, wskazana w tym tygodniu. Karta mówi, nie dajmy się zwariować. Czasem na pewne rzeczy warto poczekać. Jeśli chodzi o sprawy świątynie ciała, czyli o zdrowie, tutaj mamy diabełka, który chytrze się przygląda. Zatem powiedziałabym tak, no na używki, na, wiadomo, uwaga w tym tygodniu, uwaga na stres, na przepracowanie, na wszystko to, co próbuje, jak to się mówi, tak jakby różdżkami ubóść Wasze zdrowie. Więc tutaj bym powiedziała, że wskazany relaks, kontakt z naturą, nie dajcie się zwariować w tym tygodniu, kochani moi. Teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie, to jest drużyna Wasza, podpowiadaczy, Wasza budka suflera, to od aniołów dwie karty wyszły, no więc dobrze. Żyj radośnie i bądź uprzejmy. Taka podpowiedź. A dla tej grupy, która uważa, że różki, widełki, kopytka, czyli diabełki, to jest ich drużyna podpowiadaczy, to tutaj mamy taką kartę, wyciągniemy już, popatrzmy co. Uwierz, że niemożliwe jest możliwe, kochani moi. Dobro, szczęście przyciągamy magiczną podkową, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zaklepane, zastukamy. Pięknego tygodnia, kochani. Numer 3, złoty klucz i tarot zaczarowanego lasu. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Królowa dobrodziejstw, kochani, tydzień miły. Będzie dużo jakichś fajnych gości. Albo Wy będziecie gościć u kogoś, albo w Wasz dom zastukają jakieś takie osoby, które napełnią Was szczęściem. Tydzień, który mówi, możesz dokonywać jakiś tam w swoim domu, ja nie mówię, że remontów, ale sprzątanie, upiększanie, taki tydzień, który mówi, zaopiekuję się Tobą i tymi sprawami, które są ważne dla Ciebie, dla domu, dla Twoich najbliższych. Ciepły, miękki, pełen opieki od sił wyższych tydzień. Piękna energia. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, Waszych lokat i tak dalej, sowy z Hogwartu przybyły z wiadomościami, ale jest to karta ósemki buław, która mówi, że tutaj pewnego rodzaju sprawy mogą ruszyć do przodu. Jeśli potrzebowaliście jakiegoś wyjaśnienia, przyspieszenia spraw w związku z Waszymi finansami, to tu jest właśnie ten tydzień, który mówi, będzie ruch, będą pozytywne zmiany, coś się zaczyna dziać, jest możliwość tego, że niespodziewana gotówka przybędzie na Wasze konto, no daj Bogowi, oby jak największa. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, tutaj mamy kartę siły, przepiękny czerwony kapturek z wilkiem, przeżyli już w symbiozie dużo, dużo lat, czerwony kapturek już ma siwe włosy, zatem mówi to o tym, że, ale o czym to mówi karta siły? Po pierwsze, nie zabraknie Wam wigoru, siły przebicia, wszystkiego tego, czego trzeba, ale pokazuje to też, że Wy już macie profesjonalizm na swojej ścieżce, już nie jesteście jakby z pierwszej łapanki, rozumiemy się, wykorzystajcie to w tym tygodniu, mądrość, doświadczenie, siłę, spokój i niech moc będzie z Wami. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są solistami, jedynakami na tej ścieżce na Radzie Duchowej, powiedziałabym tak, tu jest szansa wrzucić jakby do fontanny jakiś pieniążek i zamówić sobie życzenie w kwestii Waszych uczuć. Czy to ma być fontanna, czy jezioro, czy morze, czy jeśli jest w Waszym mieście rzeka, poważnie mówię, pójdźcie na most, wrzućcie pieniążek i powiedzcie to życzenie w tym tygodniu, w kwestii Waszych uczuć, do jakiegoś zbiornika wodnego. Niech magia zagości w Waszym życiu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tutaj wskazane byłoby, aby nauczyć się bez lęku rozmawiać z partnerem, z partnerką, ale aby również nauczyć partnera, partnerkę w tym tygodniu, aby bez lęku otwierał przed Wami serce,
Czyli więcej ciepła w tym tygodniu wskazane, kochani, więcej dystansu, więcej luzu, więcej takiej serdecznej przyjaźni. Tu się trzeba nauczyć rozmawiać, bo tak jakby są momenty takie, że no właśnie, że trzymamy jakieś dziwne blokady w swojej głowie, które są zupełnie niepotrzebne w waszym związku, a tu dosłownie jak w... Był kiedyś taki program Jana Pospieszalskiego, Warto rozmawiać. To dosłownie o tym mówi ta karta w waszym wypadku, tylko w ciepłej, miłej atmosferze. Jeśli chodzi o sprawę świątyni ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy dwójkę buław, ale w tym momencie, jak tutaj widać, magiczna różdżka się połamała. Trzeba na coś zwrócić uwagę w waszym zdrowiu. Trzeba by sobie było zrobić, tylko błagam, nie demonizujemy, że ojej, coś się strasznego może dziać, ale zróbmy sobie badanka, przegląd, zwróćmy uwagę, czy chrząstki tam nie trzeba jeść rekina, po prostu czy kości są zdrowe, rozumiecie o co chodzi. Jakby rewitalizacja waszego ciała wskazana, jakichś tam minerałów może brakować, może być kruchość stawów, kruchość kości, albo po prostu taki okres, kiedy trzeba uważać na to, bo właśnie gdzieś tam warto by trochę więcej wapna, no i tak dalej. To, ale zróbcie sobie badania, żeby zapobiec ewentualnym. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie to jest wasza drużyna podpowiadaczy, to od aniołów macie tutaj taką podpowiedź. Myśl pozytywnie. A jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że diabełki to jest wasza drużyna podpowiadaczy, kopytka, różki, widełki, ogonki. Dobra, co my tu mamy? Ojejku, zabieraj, gdziekolwiek jesteś, zabierz ze sobą ten swój koszyk pełen miłości i obdarzaj nią wszystkich wokół, dobrze pojętą. Weź na kolana psa, do serca przytul kota. Dobra, dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Tak, rozkład numer 4, biały klucz i tarot złotego koła życia. Kochani moi, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Uchcie florek. Kochani, wasze mieszkanie, wasz dom prosi, żebyście zwrócili uwagę na instalację elektryczną, posprawdzali, czy tam wszystko w porządku, popatrzyli na dokumenty, na ubezpieczenia. Wasz domek mówi, że jakby mało zwracacie na niego uwagi, a on tam potrzebuje pewnego rodzaju właśnie dozoru, jakby być może nawet naprawy w niektórych miejscach. Poza tym tydzień taki, kiedy pewne sprawy mogą się wam wymknąć spod kontroli i tutaj trzeba zwracać uwagi na znaki, być spokojnym, rozumiecie, i w rytmie kosmicznym cały czas się trzymać w sekwencjach kosmosu. Jeśli chodzi o sprawy portfela, świątynia portfel, tutaj mamy kartę kochankowie. Jakiegoś wyboru trzeba będzie dokonać, bez wątpienia. Ale karta kochankowie wnosi dobro, wnosi piękno na pole pieniądza. Powiedziałabym, że tutaj pewnego rodzaju spokój. Być może wydacie nawet pieniądze na upiększenie waszego domu, na upiększenie siebie, czemu nie, jakieś metamorfozy i tak dalej. Natomiast pieniądze mówią, że czują się przy was pewnie, dobrze, że was lubią, że was kochają, że chcą do was płynąć szerokim strumieniem. Jeśli chodzi o praca, biznes, szkoła, uczelnia, to pole, to tutaj mamy asa pucharów. No chciałoby się powiedzieć, i muszę to powiedzieć, że będzie tu jakieś takie wydarzenie, które napełni wasze serca radością na polu. Jakiś, nie wiem, sukces, kontrakt podpiszecie, docenią was, znajdziecie pracę marzeń. No tu może być miliony rzeczy, natomiast rzeczywiście tu jest ten moment, kiedy serce i dusza śpiewa. Bardzo pozytywny tydzień i bardzo pozytywne wydarzenie na horyzoncie, na tym polu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z was, którzy są solistami, jedynakami, kochani moi, wydaje mi się, że będziecie na wszystko zwracać uwagę, tylko nie na uczucia w tym tygodniu, że bardziej będziecie zwracać uwagę na pracę, na to, co trzeba zrobić w domu, w ogródku, w pracy, nadgodziny będą i tak dalej, więc tydzień raczej taki, rozumiecie, który niekoniecznie mówi, że życie emocjonalne i uczuciowe rozkwita, no ale to jest tylko tydzień, czasem trzeba. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tu jest taki moment, kiedy wasza dwójka, wasz tandem
oddali od siebie jakąś taką nieprzyjemną sytuację, pokona jakąś taką falę energii, która teoretycznie mogła się Wam wydawać trudna. Poczujecie tą moc, która płynie z tego, że jesteście jednością i poczujecie, jak fajnie jest stawiać czoła wyzwaniom losu. I tutaj jest siła, moc i taka energia, wiecie, triumfu i zwycięstwa w parze. Coś takiego tutaj idzie pięknie. A dla tych z Was, którzy chcą się jeszcze dowiedzieć, świątynię ciała, czyli zdrowie, czwórka mieczy, kochani. No, niektórzy z Was wręcz może rzeczywiście będą potrzebowali wziąć sobie urlop, zwolnienie, sanatorium, jak to się mówi, żeby zrobić małą rekonwalescencję, scalić duszę i ciało, ale jeśli nie czujecie takiej potrzeby i weny, to wręcz to jakby prosi Wasze ciało, żebyście mu dali możliwość właśnie relaksu, dobrze pojętej rekonwalescencji, żebyście pozwolili odpocząć zarówno ciału, jak i duchowi. Okej, teraz popatrzmy, jaka energia z kart anielskich, czyli dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ta drużyna, która im podpowiada, to tutaj mamy podpowiedź taką. Wyznaczaj sam swoje granice, czyli uczymy się asertywności w tym tygodniu. A dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna, która Wam podpowiada, no to co my tutaj mamy? Ojejku, prawdziwego przyjaciela poznasz po tym, że idzie z Tobą ręka pod rękę w Twojej podróży i zawsze Cię wspiera. No nawet jeśli powie coś nieprzyjemnego, ale to jest też wsparcie. No nieprzyjemnego w sensie, niezłośliwego, ale powie prawdę prosto w oczy. Kochani moi, dobro, szczęście przyciągamy magiczną podkową, zło i pecha wykopujemy z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani.